Witam w kolejnym odcinku. Wstałem dosłownie 3 minuty temu. Spałem sobie w takim miejscu. W nocy i wieczorem było tu cudownie. Było słychać fale. No spało się rewelacyjnie, ale pobudka to już nie to samo, bo ludzi tutaj jest pełno na plaży. Tam z tymi krzaczorami od razu jest w dół beton, na którym ludzie leżą. Część się kąpie. Jadę na inną miejscówę. Dojechałem do ekipy. Ekipa tu coś kombinuje. Chyba będzie żarte co nieco. Bo żyje się raz, żyje się raz, spróbuj więc sam. Wszyscy już ładnie okąpani. A moja bazda to się wianka bawi i zamiast śpiewać to jej się tu przygrywa w wydechem. Coś się poluzowało. Ale dopóki nie odpadnie to jest okej. Nie pokazywałem wam chyba, gdzie tu chłopaki stoją, a miejscówka jest naprawdę zacna, głównie przez cień, bo w słońcu jest tak 33-34 stopnie, są 34 stopnie i to jest dużo, ale idzie się przyzwyczaić, ja już tak nie odczuwam tych temperatur. Ja w domu byłem mokry, jak było 26, a tu człowiek się tak przestawia, no i jest ciepło, ale wiecie, w Polsce jak się pomyśli 34 stopnie to jest o Jezus. No a tutaj się człowiek przyzwyczai, bo w nocy wcale też nie jest z wiele chłodniej, jest tak z 25. Pełna mobilizacja trwa. Janek został w sumie jeszcze do spakowania, bo nam prom ucieknie. Płyniemy na Rajską Wyspę, Rajską Plażę, na wyspie Rab. Tam już kiedyś byłem, tam znalazłem złoto, tam jest dużo ludzi, tam będzie nowe złoto. Jaki fajny solar. Czekaj, Janek, jak to Janek przed chwilą powiedział, bo nie zdążyłem aż włączyć kamery, że ludzie wolą oglądać mnie, bo nie chcą oglądać takiego profesjonalisty, wolą oglądać amatora z detektorem. Tak. Tak mi powiedział. Tak, Kuba jest amatorem z detektorem. Nie bójmy się użyć tych słów. Nie ma pojęcia, Janek... chłopak, ale ja go szkolę i mam nadzieję, że po tej wyprawie zdobędzie wiedzę i zacznie szukać wreszcie nie tylko efektywnie, ale też efektownie. No, Kuba, nie musisz być, nie musisz dziękować. A pan gdzie był? Ja pana szukał. No, idziemy kupić bilety, bo tak. Wiesz... To na będzie pewno potrzebne będą... te numerki rejestracyjne, co? Będą potrzebne? Gdy, nie, chyba nie. Chociaż nie pamiętam, może będą. A ty nie pamiętasz swoich numerków? Nie, bo ja je przyjąłem z autem, bo żeby mieć tańsze tablice, wiesz? Znaczy, że nie płacić za tablicę. Tanie wyszła rejestracja. Cebula, a co? Nie rozumiem, no ale okej. Okay. Wiecie... Chyba tu to powinno być tak, że tu się na wieży najpierw kupuje, a dopiero potem się ustawia w rajki. O, nasz prom już przypłynął, dobra, musimy się pośpieszyć z biletami. Chociaż nie, zanim oni go rozładują. Damy radę, to chyba tu, nie? Kres... Jest, raw. Bilet na wyspę kosztował nas 38 euro w tą stronę. No ale jakbyśmy chcieli objechać i jechać na tańszy prom, który zamiast tych 170 zł kosztuje jakieś 100, no to byśmy musieli zrobić ponad 100 km, co nie ma sensu, bo stracimy czas i niewiele zaoszczędzimy. Lepiej płynąć tutaj. Trzeba się trochę spiąć, bo z naszego promu już zjeżdżają. Dobrze, że przyjechaliśmy i tak trochę wcześniej, bo tak to na ostatnią chwilę to lipa. No tak by było, no ale... 11.40 jest wypłynięcie, tak? 11.45, teoretycznie, no, to jest... nie? Ale wiesz, oni ładują chyba wcześniej. Znaczy, na pewno ładują wcześniej, przecież ja tym płynąłem. Tylko po sezonie to wiesz, do nas tam było trzech na promie. Czemu ja nigdy nie miałem takich tras na jakieś luksusowe wyspy w Chorwacji, tylko na niemieckie magazyny? Co, gdzie ja jeździłem, że ja nie płynąłem sobie na wyspy? Ale nam się udało. Akurat cała trójca, jeden za drugim. Najfajniejsza rzecz, jesteśmy w cieniu, bo drugie pół promu jest w słońcu, by się dodatkowo grzało. Filozof mnie teraz pyta, czy idziemy gdzieś, czy tu stoimy. Będziemy płynąć godzinę 20. I będziemy tu tak stać oparci o autko. No to normalnie stolik browary tam i impreza. Tam do góry, masz normalnie, wiesz, kibelki, masz normalnie jakieś foteliki i tak. Paliło, czyli paliło, no. Od temperatury. Kurde. Co jak co, ale
Nie wiem skąd ta fantazja na pomalowanie połowy auta na czarno. To jest jeszcze nic. Też nie wiem. Po wakacjach będzie smołą przetarty. Ja zawsze mam stresa jak tak robię. Ja już sobie wyobrażam jak to spada. Dlatego u mnie za tą linię kamerą staram się nie wychodzić. Za dużo kamer już w życiu zgubiłem. No to teraz. Znaczy jedną. I znalazłem, ale trauma pozostała. Jezu, jakby mi klucze spadły, to by było dramat, nie? Włazimy szybą. Ja drugich nie mam, a poza tym wiesz, nawet jakby wyłowił, to raczej już by było kaput. No. Pilociki. To są prawdziwe klucze poszukiwacza, o. Specjalnie taki brałem zawsze. Jako dużego Fiata? Nic nie, bo jak do malucha trochę, ale maluch miał fajniejszy, bo taki gumowany. To jest twardy plastik. Ale ma to gigantyczne zalety, no ja z tym nurkuję i działa. Ale piękny sprzęt, no maszyna konkretna, taki statek, takim to by pływał. A tak poważnie, coraz większą mam zajawkę na łódki. I jak wrócę z Chorwacji, to chciałbym jechać na Mazury, bo mam tam paru widzów znajomych, którzy już mi proponowali rejsy łódkami. Fajne by to było. Chorwacja łódką na pewno jest do objechania kiedyś. No i sorry za moje dziwne wyrazy twarzy, ale jest 34-35 stopni w słońcu i ta biała farba tak daje po oczach. Czyżby w środku była klima? Chyba tak, bo ciepło od tego aż bije. No i tak wygląda promik. Promik jak promik. Nagrywałem wam już dokładnie ten sam prom rok temu, ale jest dużo nowych ludzi. Więc w środku tak to mniej więcej wygląda. Bar, jakieś przekąski można sobie kupić, pewnie internet można wykupić, bo to już się płynie godzinę, więc oni potrafią sobie skroić za taki internet. No jest taki fajny klimat statkowy, ja lubię, osobiście lubię. Także bardzo chętnie tutaj sobie posiedzę w środku, no i przede wszystkim jest niesamowicie chłodno, a na dworze zupa. Rewelacyjnie się śpi jak tak buja statkiem, coś cudownego. Szybko nam czas zleciał i już dopływamy do wyspy mojej ulubionej, wyspa Rawy. Przepraszam. Ja tylko na chwilę. Dopływamy do plażyczki, ale drugiego timelapsa już nie będzie. Jeden timelaps z promu to dużo. Myślicie, że oni to tacy mili. A Seba przed chwilą powiedział, że muszę iść na drugą stronę statku, bo jak stoję po tej, to go ściąga w bok. I ma rację. Ale dopływanie, dobijanie do brzegu jest zawsze ciekawe, więc chętnie nagram. Montuję sobie film, jest masakra. Jeszcze tak nie było. Ciężko się siedzi, a co dopiero cokolwiek robi. Pokażę wam dlaczego. 38 stopni na zewnątrz. Tu już wiatraczek to dmucha tak gorącym powietrzem, że nie ma sensu w ogóle prądu tracić. 38 stopni. Kto by się tego spodziewał? Idę się trochę przejść, bo ileż można siedzieć? Już chyba z godzinę siedziałem robiąc miniatury. Patrzcie, Mazda z bagażnikiem. A tutaj co? Chorwacka Mazda z bagażnikiem. Identyczna. I tak samo przegnita. Chociaż progi z zewnątrz ciutkę ładniejsze. Sklep to Maxi Konsum. I to jest dokładnie ten sklep, w którym kupiłem zamiast masła drożdże. Tak mi się wydaje, że to jest dokładnie ten sklep. Mam dwie misje. Po pierwsze, sprawdzić, czy tu może jest tańsza butelkowana woda niż w Plodinie. Po drugie, znaleźć termometr jakikolwiek, bo chciałbym wam pokazywać, jakie temperatury panują w środku w samochodu. Myślę, że to jest ciekawe. Kemping na dziko niby zabroniony. A tu proszę, można sobie kupić kartusze. Kartusz kosztuje 50 zł? Nie, no tak. Jaka cena. Nie, no to jak mi się skończą kartusze, to ja nie będę 50 zł za kartusz, który starczy tam na 15-20 minut gotowania.
wydawał, to taniej iść do restauracji. I jakieś tu gadżety mają, prysznice przenośne, wkłady mrożące do lodówy. No jest tu trochę tego, tych rzeczy do kempingu. Ta ciekawa kuchenka, bo ma podwójnej grubości walizkę niż moja. Ciekawe co jest w środku, ale nie będę odpakowywał, bo to aż tak ciekawy nie jestem. Nie chcę im tam niczego rozwalić. Z dobrych wiadomości ból kolana praktycznie zerowy. Jedynie przy takim ekstremalnie mocnym zgięciu, no ale taki był wcześniej. Więc kwas chyba niewiele podziała. Być może to działa długoterminowo. No ale ważne, że mogę chodzić. To jest super opcja. Chodzenie. Nic z tego, nic tańszego nie ma. Tu nadal woda jest po 70 eurocentów za litr. 70 eurocentów. Tylko taka na przykład szóstka jest tańsza, więc na biedę mogę tepić, żeby nie pić wody po prostu z Mazdy. Ale jestem ciekawy, dlaczego tak jest. Czy tu są kaucje na butelki? Tylko gdzie by się to oddawało w takim razie, bo nigdzie nie widzę tutaj tych automatów, takich jak były w Hiszpanii. Ale może jest właśnie kaucja i dlatego wychodzi tak drogo. Nic z tego. Ani nie znalazłem taniej wody, ani nie znalazłem termometra. Na termometrze mi zależało, bo sam jestem ciekawy, ile stopni jest w środku. Biorę po prostu butelkę wody. I tyle. Do jedzenia nic nie potrzebuję. W ogóle jedzenie tutaj to ciekawa sprawa. Tu jest tak gorąco, że jest chyba 16, im się nawet jeść nie chce. Nie wiem czemu, ale tak jakoś działa to dziwnie. Przyjechaliśmy na parking prawie że na szczycie jakiejś góry. Chodziło nam głównie o to, żeby był w lesie. No i ilość i głośność cykad, jaka tutaj jest, to jest coś niesamowitego. Ja nie słyszę własnych myśli, jak te małe robaczki tak bardzo potrafią skrzeczeć. No posłuchajcie tego, co tu się dzieje, jak kawałek odszedłem od samochodu. Dinozaur wyhaczył coś ciekawego. Bo tutaj, widzicie, robactwa jest w opór różnego, ale rzuca się ten w oczy. I nie wiemy, czy to robak? Raczej to wylinka teraz tak z bliska patrząc. Tak, na pewno wylinka, bo jest rozcięte od środka, czyli taki robaczek też zrzuca skórę. Nie miałem o tym pojęcia. W momencie jest zmieniana miejscówka. Ja bym chciałem pokazać, jak stąd widać całą tą plażę. No i ludzi tam już nie ma. Sorry za jakość, bo jakość jest tragiczna na takim przybliżeniu. To już jest razy 3 i to jest mocne przybliżenie, a dalej to już tylko cyfrowe. Widać, że ludzie jeszcze siedzą, ale spokojnie da radę między nimi szukać. Jadąc po tych wertepach tam, słyszałem charakterystyczne stukanie w kole. I tak jak ostatnie stukanie było w lewym kole, tak teraz nagle zaczęło coś stukać w prawym i to identycznie, czyli będzie znowu klocek grany, jak się urwie. No bo zmienić tego w trasie nie jestem w stanie bez ścisków do sprężyn, a nie chcę ryzykować szczęki na trytytkach. Dlatego nie będę tego robił, tylko pójdzie klocek, tak jak było w planie. Nie sądziłem, że prawa strona jest w maździe nadal od nowości, jest fabryczna. Myślałem, że ktoś już prawą wymienił, bo zazwyczaj prawa strona zawieszenia się zużywa o wiele szybciej, przez to, że są dziury przy poboczu. A tu proszę, niespodzianka, były dwa jednakowe. Godzina 20 i nadszedł czas poszukiwań. Nie powiem, przysiedziałem dzisiaj przed komputerem i praktycznie cały dzień zmarnowałem, ale były takie upały, że nie byłem w stanie się ruszyć. Pomontowałem sobie wszystko, już jestem na zero. Dodatkowo opróżniłem sobie 250 giga z telefonu, bo wiecie, to się tak przeciąga, a potem się to nagle nazbiera. Pierwszego w życiu shortsa wrzuciłem do mnie na kanał, także pobawiłem się trochę z nudów, dosłownie z nudów, ale wyjść poza samochód było naprawdę ciężko. No a teraz przyjechałem sobie na parking, na którym stałem już kilka dni poza sezonem i nie było tutaj żywej duszy, a teraz parking stał się płatny. Od 8 do 20 kosztuje 7 euro i muszę potłumaczyć, czy jest tutaj zakaz spania na dziko, ale nie wydaje się, więc prawdopodobnie nawet nie będę się stąd zwijał, tylko zostanę tutaj. Jutro zapłacę te 7 euro za cały dzień i sobie cały dzień posiedzę tutaj na plaży i w wodzie z wykrywaczem. Myślę, że to nie jest zła opcja, tak mi się wydaje, ale no zobaczymy, co będzie w wodzie dzisiaj w nocce. No,
chciałbym wam ponagrywać te poszukiwania, ale wiecie jak to w nocy, no nic nie by nie było widać kompletnie. My z czołówkami to jeszcze coś widzimy, ale nagrać to praktycznie jest nie sposób. I zanim pocisnę od razu do wody tak na hura, to idę się przejść, pokazać wam tą plażę, przypomnieć, która to była, jeżeli ktoś już oglądał. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to wam pokażę ją po raz pierwszy, bo podczas sezonu to tu jest zupełnie co innego. Tutaj jest cała mapka, to coś, to jest obszar dosłownie kilku boisk. Naprawdę masa terenów do poszukiwań, masa ludzi, piaseczek jak we Władysławowie, ale się jaram. No i na 100% trzeba będzie się przejść po plaży, bo w takim piaseczku gubią. Gubią i to konkretnie. Mimo wszystko, że już, mimo tego, że się odchodzi od tych płatności gotówkowych, no to na takiej plaży lepiej mieć 2 euro na kibel albo na jakąkolwiek przekąskę, niż męczyć się z kartami. Tu jest jeszcze dużo starszych, bogatych Niemców na przykład, którzy średnio ogarniają. Jest nadzieja. To całkowicie klimat, całkowicie inny klimat niż to, co byłem wtedy. Choć nie wiem, który bardziej mi się podoba. I największy plus tej plaży to jest naprawdę ciepła woda. Piękne dno, bez żadnych jeżowców. To jest ważne, jak ktoś przyjeżdża z moimi dziećmi, bo bardzo często mnie pytacie, gdzie na plażę jechać z moimi dziećmi w Chorwacji, bo większość to są ostre kamienie i głębokie spadki. No to tutaj można iść 200 metrów i nadal jest płytko. A dodatkowo jest bardzo bezpiecznie pod lądami. Popoki tutaj już 20 minut siedzą. Idę się dowiedzieć, czy jest szał, czy szału nie ma. Sygnałów brak, ale to nie jest dla mnie w ogóle zdziwienie, bo byłem tutaj i było identycznie po sezonie. Ale sygnał jak już się trafi, to jest monetą albo biżuterią. Czekajcie, muszę podciągnąć spodnie, bo no jestem na dosyć głębokiej wodzie, a nie chcę sobie usolić spodni. I było identycznie, i ja się nie łamię, bo to wystarczy ten jeden sygnał, jeden jedyny tutaj i może być cały wyjazd zrobiony. Ale fajnie, muszę ogarnąć sobie jakoś nagrywanie w nocy, bo klimat takich nocnych poszukiwań jest świetny, ale nie umiem wam go przekazać. Rok temu u mnie na filmie były wszędzie te wystające kikuty i się zastanawiałem, do czego one służą. I tutaj proszę, oni w sezonie montują na nich całe takie stanowiska do wypożyczalni rowerków. Bardzo fajnie, postaram się znaleźć fragment, gdzie pokazuję te rurki. Na nich chyba sobie kamerę kiedyś nawet montowałem. Nie no, nie macie cudo. Chorwacka wersja Janka to się tu nie bawi, pod samą plażę podjeżdża. Tutaj jest mega fajna opcja, jak ktoś lubi pola kempingowe. Zobaczcie jak blisko plaży. Tam jest plaża, promenada i dosłownie po drugiej stronie jest takie pole kempingowe. W ogóle nieogrodzone. Łazi tutaj kto chce. Sam nie wiem jak to tutaj wygląda. I jak właściciele do tego podchodzą. Bo tutaj to jest dosyć dziwnie rozwiązane. To znaczy, co to znaczy w ogóle dziwnie rozwiązane? No na tej tablicy na przykład są zaznaczone toalety, nie? Na tej takiej publicznej tablicy. Jedna z zaznaczonych toalet jest tutaj na środku kempingu. Czy oni mają jakoś podpisane umowy, że mogą tutaj mieć przy samej wodzie, ale na przykład toalety mają być publiczne? Nie wiem, natomiast te wszystkie toalety, prysznice od kempingu są tutaj pootwierane i nie ma problemu, żeby sobie tutaj wejść i oznaczone są na mapie jako publiczne. Czyli super, nie? Bo są ładne i nie widzę problemu, żeby tutaj sobie zostać. Zapłacić 7 euro za cały dzień to nie jest wygórowana cena, moim zdaniem. Bo wiecie, bieda tripem, ale też takie całkowite dziadowanie to już o lekką paranoję zahacza. Dlatego to ma być bieda trip, ale bez przesady. No i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Normalnie piękne toalety bliziutko. Nie, 7 euro to jest nic, jak za takie coś. Ja za to płacę, nie ma sensu kręcić się w to mi z powrotem. Prysznice przy samej plaży, toalety przy samej plaży. Jakbym z tego nie korzystał, to bym był dziadem, dosłownie. Się popisałem inteligencją. Jak się można skapnąć, że wróciłem do samochodu bez klapek? Zostały na brzegu, jak wchodziłem do wody. Proszę, żeby były. Są. Całe szczęście. Moje ulubione klapki, nie do zajechania. Niektóre potrafiłem zajechać w miesiąc, a te
trzymają się już rok czasu i zero śladu zużycia. A dodatkowo jakie wygodne. Tylko jest jeden problem, bo doktor Tomasz mówił, żebym jakiś wkładek do butów używał. Muszę sobie wyrobić, po powrocie oczywiście. No i jak ja mam wkładki ortopedyczne w klapki wsadzić? Trochę sobie tego nie wyobrażam. Tak jak mówiłem, idę do wody w grubej pianie, co może być zaskoczeniem przy 34-stopniowych upałach. Ale w nocy, gdzieś koło trzeciej, robi się już chłodno. I pianka gruba będzie może fajniejsza. A jak nie, no to ją wysuszę i nie będzie problemu. Akurat jestem w takim miejscu. Tak jak mówiłem, nie nagrywam. Jutro pomyślę nad tym, jak to ogarnąć. Czy sobie pokleję jakieś uchwyty na głowę, żeby była i czołówka, i kamera. No i co? No idę do wody. Pokażę wam efekty. Mega mi się podoba ta lampka w środku. W ogóle zrobiłem sobie tyle miejsca, żeby spokojnie sobie siedzieć. Ja dzisiaj 24 godziny nic już ponad nie jadłem. I to jest moje śniadanko. Otworzyłem sobie filety z makreli. Wziąłem sobie, kupiłem taką bagietko chlebek, coś takiego. I sobie to dzisiaj zjem na sam wieczór. Jest godzina 10 po, coś takiego. Dokładnie to w sumie 30 po północy. Plan jest taki, żeby koło 4 wstać na poszukiwania na plaży i znaleźć 7 euro na parking. No tylko nie wiem właśnie, czy mi się to uda, czy mi się uda wstać. To jest niesamowite, jak bardzo w takich temperaturach nie chce się jeść. Siemano, ja to sobie teraz montuję wszystko i zakończenie. Wiem, że nie ma znowu podsumowania, ale ja o tym kompletnie zapominam, bo ja nic nie znajduję. Ja miałem 3-4 znalezione monetki, to stare kuny. Kompletnie nie ma się czym pochwalić. I na dodatek te pomieszały te podsumowania, więc nie ma podsumowania. No mam teraz taki trudniejszy okres, gdzie muszę się ogarnąć i przygotować do trochę innej jazdy niż myślałem, że będzie tutaj. Może coś więcej powiem na live'ie, nie chcę jeszcze o tym wspomnieć na filmie, sam nie wiem, co ja mam do końca mówić, czy mam mówić wszystko po prostu tak, jak było chronologicznie, czy po prostu pewne rzeczy przemilczeć i nadstawić swój drugi policzek, nie wiem. Natomiast chciałem wam podziękować za oglądanie tego materiału, widzimy się. Chciałbym w poniedziałek, nie wiem czy dam radę, ale chcę zrobić to daily, prawdopodobnie zejdę znowu do Full HD, bo 4K nie pozwala mi robić codziennych odcinków, trwa to wszystko za długo się wysyła, za długo się renderuje i tracę na to no, kilka godzin na sam odcinek, a co dopiero o całej reszcie nagrań, więc myślę, że od wtorku, środy będą filmy w miarę regularne, codzienne, bo Chorwacja jest ciekawa i dla mnie, i dla was. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, tak jak mówię, nie wiem kiedy. Na razie.